była kampania 15 roku. Kiedy w tej kampanii wypowiadałem zdanie nie dla żydowskich roszczeń, no to wtedy jeszcze dość powszechne było zdziwienie lekkie w oku słuchacza. Praktycznie jeszcze do początku ubiegłego roku ta sprawa była przemilczana tak skutecznie, że większość naszych rodaków nie zdawała sobie sprawy, a niektórzy i dziś dalej sprawy się nie zdają, że to jest proces bardzo zaawansowany. No bo jeżeli udało się żydowskim organizacjom i amerykańskiej dyplomacji doprowadzić do systematycznego poruszania tego tematu w rozmowach na najwyższym szczeblu, jeśli udało się wprowadzić te kwestie do agendy międzynarodowej, słynna deklaracja teresińska, która nie jest żadnym aktem prawa międzynarodowego, a jednak właśnie powołują się na nią amerykańscy urzędnicy, amerykański parlament, tak jakby deklaracja teresińska była umową prawną. Dopiero na początku 2018 roku kampania zniesławiająca Polskę, kampania, która z Polaków czyni zastępczych winowajców II wojny światowej, ta kampania wreszcie dotknęła Polaków na taką skalę, tak licznie skupiła uwagę, że mamy teraz nową jakość. Mamy nową jakość. W każdym razie w tej kampanii nie muszę już tłumaczyć od pierwsza, o co chodzi z tymi roszczeniami, że w ogóle są one wysuwane. Na ogół, chyba bez szkody słuchaczy, darowuję sobie już tłumaczenie, że te roszczenia są bezprawne, że nie mają żadnych podstaw, ani historycznych, ani logicznych, prawnych. No i właśnie dlatego, że nie mają żadnych prawnych podstaw, no to zaangażowany został lewar polityczny, czyli Imperium Amerykańskie, jego siła wymuszenia. W sobotę przemaszerowaliśmy jedną z głównych stołecznych arterii, niedaleczko od Urzędu Rady Ministrów do ambasady amerykańskiej i pierwszy raz przebiliśmy się już poza fora internetowe, poza kluby dyskusyjne. Temat jest. Został wywołany na tyle dobitnie, że nawet stojący na narodu czele ministrowie, premier, prezes, naczelnik uznali za stosowne, bo pewnie konieczne, odnieść się do tej sprawy. Odnoszą się do nich wprawdzie dalej pokrętnie i oszukańczo. Nie są w stanie wykrztusić jednego prostego zdania, nie dla roszczeń żydowskich. Nie są w stanie tego powiedzieć. No, ale już coś bąknęli. Dzisiejszego dnia nowa wiadomość, nowy element w sprawie. Delegacja z państwa położonego w Palestynie, która miała przybyć do Warszawy, podobno na rozmowy na ten temat, no jakiś inny temat mają tu Żydzi do załatwienia. Ta delegacja nie przybywa, spotkanie odwołane. Oczywiście to nie jest żaden powód do tego, żeby triumfować. Marsz sobotni niczego nie załatwił, niczego nie przesądził. Możemy z satysfakcją stwierdzić, że udało nam się włożyć kijek w szprychy wywołaniem tego tematu. Kampania wyborcza dała nam rezonans,
na tyle poważny, żeby przeciwnikowi nieco skomplikować kalendarz działań. Nieco. No ale ten kalendarz działań przecież jest elastyczny. Z notatki ujawnionej przez redaktora Michalkiewicza w ostatnich tygodniach wiemy przecież, że ze strony żydowsko-amerykańskiej poczyniono deklarację pełnego zrozumienia tego, że kampania wyborcza może domagać się pewnych w tej sprawie koncesji na rzecz wyborców, a więc pewnego odwlekania tej kwestii. A zatem ani wczorajszy marsz, ani dzisiejsza absencja delegacji z Izraela to nie jest moment, w którym możemy oddychać z ulgą. Być może jeszcze nie raz trzeba będzie pomaszerować i być może jakieś inne działania polityczne staną się możliwe, kiedy ci, którzy nie mają problemu z wypowiedzeniem prostego zdania nie dla roszczeń żydowskich, uzyskają na szerszą skalę dostęp do informacji i dostęp do egzekutywy politycznej. Jeśli Konfederacja uzyska zadowalające, rokujące dobrze wyniki w tych wyborach. Wybory są do eurokołchozowego parlamentu, ale tak, widzimy, że operacja wrogiego przejęcia państwowości polskiej, że ona jest realizowana nie tylko, nie wyłącznie za pomocą narzędzi eurokołchozu. Owszem, konformizacja elit warszawskich i w ogóle elit tubylczych. Nie mówię elit polskich, bo to są właśnie takie elity, które dlatego są elitarne, dlatego można partycypować w tych elitach, że nastąpiło tam daleko posunięte, nastąpiła powiedzmy erozja. Tak, erozja polskości, pan mi podpowiada. Tak, no to są po prostu ludzie, którzy się już niektórzy pogodzili, a inni wręcz z entuzjazmem realizują projekt abdykacji z suwerenności. Prawnie ta abdykacja z suwerenności nastąpiła już w poprzedniej dekadzie, kiedy pan prezydent Lech Kaczyński, świeć Panie nad jego duszą, podpisał bezprawnie i zdradziecko akt zwany traktatem lizbońskim. Nie wolno mu było tego czynić, ponieważ nie należy do kompetencji prezydenta wyzbywanie się własnych kompetencji. Jego kompetencje są określone. Nie należy do kompetencji prezydenta wyzbywanie się własnych kompetencji, własnej jurysdykcji i nie należy do kompetencji prezydenta ograniczanie jurysdykcji państwa polskiego na własnym terytorium. A to jest istotą traktatu lizbońskiego. Oczywiście, kiedy nas zapraszano do Eurokołchozu, no to mówiono o różnych przyjemnych rzeczach. Mówiono o swobodzie podróżowania i mówiono o swobodzie prosperowania. Nikt nie mówił wtedy o armii europejskiej, nikt nie mówił wtedy o europejskiej bezpiece, o cenzurze w internecie, o kwotach narzuconych imigrantów. O tym nie było mowy. Przede wszystkim jednak nie było mowy o tym, że od tej pory prawo obowiązujące w Polsce będzie stanowione poza granicami Rzeczypospolitej. To dla Polaków z całą pewnością nie było jasne. No, dzisiaj poznają tę prawdę smutną, odczuwając różne dolegliwości z tym związane. No, na przykład w ostatnich dniach rozmawiałem trochę więcej z producentami rolnymi, producentami żywności. No, oni szli po dotacje, oni nie szli po to, żeby był paszport europejski wymagany od każdej świnki, nawet na własny użytek, prawda? Oni sobie nie zdawali sprawy z tego. Ja mam w biografii taki moment, że proponowano mi wtedy, to było jeszcze w moim poprzednim życiu, w życiu okresowo bezrobotnego reżysera, freelancera, i proponowano mi wtedy reżyserię, realizację takiego cyklu telewizyjnego, który miał nawet pewne walory zawodowe dla mnie, bo to były
byłby cykl inscenizowany. To byłby taki, sitcom propagandowy o tym, jak chłopi cieszą się na wejście do Unii Europejskiej. I proponowano mi taką reżyserię, przeczytałem scenariusze dwóch chyba odcinków gotowe i mam to w biografii, no chyba nie mam w papierach, ale mam w biografii, że nie przyjąłem tej propozycji pracy, co dla okresowo bezrobotnego reżysera było jednak poważną decyzją. Co nie jest jakąś tutaj najpoważniejszą moją kartą patriotyczną, ale mówię Państwu o tym, żebyśmy sobie wspólnie przypomnieli, że wtedy kilkanaście lat temu mowa była o czymś zupełnie innym niż to, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Eurokołkos dzisiaj to nie jest projekt, w którym najgłośniej pobrzmiewają echa projektu, dajmy na to, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali niemiecko-francuskiej. Nie duch Schumana czy Adenauera dominuje w Eurokołchozie, ale duch Spinellego i Steinberga. O Spinelli na pewno Państwo słyszeliście, to był taki włoski komuch, jego imię nosi dzisiaj jeden z największych gmachów eurokołchozowych, jego imię jest wypisane tam centralnie, a to był komuch, który projektował taki raj przyszłości europejskiej właśnie jako super państwo, ewidentnie totalniackie, w którym mają zaniknąć, roztopić, zlać państwa narodowe. To było jego zmartwienie. Reżim faszystowski był naprawdę wzruszająco delikatny i subtelny, bo pozwalał Spinellemu tworzyć takie koncepcje w faszystowskim więzieniu. No a drugi Steinberg to był pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej. On był wybitnym urzędnikiem, prawnikiem, a jako prawnik szedł ścieżką kariery między innymi przez kancelarię Hansa Franka, gubernatora, generalnego gubernatorstwa na Wawelu, wyobraźmy sobie, Steinberga, późniejszego szefa Komisji Europejskiej. A więc nie Schumann i nie Adenauer, tylko Spinelli i Steinberg. I cóż, myślą niektórzy Polacy, że można z tym lewiatanem jakoś tam się dogadać, jakoś go można oswoić. Już zauważcie Państwo, że nawet ludzie Kościoła już nie mówią o tym, że to właśnie duch polskiej tradycji narodowej i polski Kościół będzie tym darem wspaniałym dla kontynentu europejskiego i że to my właśnie mamy obowiązek ewangelizować Europę wtórnie z poganiału właśnie w ramach eurokołchozu. Już chyba nie ma takich, co by się udzili, że Kościół warszawski, czy łagiewnicki, czy toruński, że nawróci Paryż, czy kalifaty nadreńskie, czy też Skandynawię samozaoraną. A jednak na tym rynku politycznym tylko my, Konfederacja, bardzo wyraźnie mówimy, że nie ma przyszłości przed Polską w ramach projektu eurokołchozowego. Inni różnie to uzasadniając, różnie projektując kalendarz zdarzeń, w istocie dalej są rzecznikami trwania w tym projekcie i pogłębiania obecności polskiej w Europie, rozstawania się z walutą. Tylko, że jedni chcą zrobić to już dzisiaj, a inni mówią, och, zróbmy to później. Różnice między tymi zwolennikami eurokołchozu z mojego punktu widzenia są takie jak różnice między bolszewikami a mniejszewikami. Prawda? Bolszewicy od razu strzelają w tył czaszki, a mniejszewicy chcą, żebyśmy się nieco dłużej męczyli. Konfederacja. Konfederacja, Korwin, Braun, Leroy, narodowcy w istocie niesie znacznie więcej niż z tego szyldu wynika. Szyld nieco przydługi, a i tak za krótki, żeby zmieścić tam wszystkie nazwiska liderów, wolnościowców, narodowców, prolajferów, przedsiębiorców, pracodawców i pracobiorców,
jest poza wymienionymi w szyldzie Corwinem, Brownem, Leroyem. Narodowcami jest pani Kaja Godek, jest pan Marek Jakubiak i są rozmaite środowiska katolickie, stowarzyszenia, formalnie nie tworzące konfederacji, ale gromadzące ludzi sympatyzujących z tym projektem i działających na rzecz tego projektu. Więc na przykład Stowarzyszenie Pobudka, Kościół Szkoła Strzelnica, Mennica. Słowem patrioci spod różnych znaków, bardzo różni, z bardzo różną przeszłością, ale na tle tych różnic tym bardziej wyraziście rysuje się pryncypialność w zasadniczych kwestiach. Suwerenność państwa. Chcemy, żeby było państwo polskie, a nie land eurokołchozowy. Nie tęczowa republika zboczeńców, nie Rzeczpospolita przyjaciół po linii prezydenta Dudy. Chcemy państwa polskiego. Nikt inny tego tak wyraźnie nie stawia. Chcemy bezpieczeństwa życia ludzkiego w państwie polskim, bo jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jeśli ktoś nawet nie ma serca ludzkiego, to może ma rozum polityczny i z ostrożności procesowej niech sobie powie, lepiej być w porządku z wszechmocnym, prawda? Lepiej być w dobrych układach z tym, którego dla dobra sprawy polskiej i sprawy katolickiej na co dzień musimy prosić, błagać o cuda. No więc trzeba skończyć z tym słynnym kompromisem aborcyjnym, który cywilizacyjnie plasuje Polskę na poziomie III Rzeszy Hitlera, gdzie, jak wiadomo, też nie wolno było zabijać wszystkich dzieci, tylko niektóre. I to jest istota kompromisu aborcyjnego. Bezpieczeństwo wiary w państwie polskim, katolickiej, nie jakiegoś ogólnobojowego chrześcijaństwa czy judeochrześcijaństwa, bezpieczeństwo wiary katolickiej, co, spójrzmy w historię, jest właśnie najlepszym prognostykiem dla wyznawców wszystkich innych wiar, byle nie kultów satanistycznych jawnie, którzy chcieliby tutaj żyć bogobojnie i innym nie wchodzić w drogę, ponieważ właśnie katolicyzm stwarza, czasem aż do przesady naiwnej, stwarza tę ekosferę bezpieczeństwa dla każdej i każdego. Bezpieczeństwo wiary, bezpieczeństwo rodziny, normalnej rodziny. Normalnej rodziny. To nie mowa nienawiści, tylko to mowa normalnych ludzi. Normalna rodzina, tata, mama, jak Pan Bóg pobłogosławi, to też i dzieci. I bezpieczeństwo własności. Kto nie ma własnych pieniędzy, ten musiał pożyczyć. Kto nie mieszka u siebie na swoim, ten jest czynszownikiem, lokatorem, sublokatorem. No i tu wracamy drogą okrężną do kwestii roszczeń żydowskich. Żaden inny kraj w świecie nie wysuwa wobec Polski takich roszczeń, żadna inna diaspora, żaden inny naród nie ma wobec narodu i państwa polskiego tak wygórowanych pretensji. To jest najważniejsze wyzwanie. Gdyby nawet żaden inny temat nie był poruszany w tych wyborach, no to, no cóż, konkurencja robi nam tutaj wielką uprzejmość, tylko my mówimy wyraźnie, nie dla żydowskich roszczeń. Nikt inny tego nie mówi. Owszem, pojawili się robotnicy ostatniej godziny, nawet już nie ostatniej godziny, tylko po ostatnim dzwonku. Niektórzy teraz chcą jeszcze użyć tego trochę jako paliwa politycznego i bardzo dobrze, ale tylko Konfederacja skupia ludzi, którzy mają to, że tak powiem, w papierach, że myśmy o tym mówili nie od wczoraj, tylko mówiliśmy o tym bez mała tak długo, jak w ogóle funkcjonujemy w życiu publicznym. Czy w sprawie roszczeń żydowskich chodzi o pieniądze? Pytanie paradoksalne, bo przecież z pozoru właśnie o nie chodzi, skoro wymienia się sumy astronomiczne, niespłacalne. One są do tego stopnia z księżyca zdjęte z sufitu te sumy, że trzeba wyraźnie powiedzieć, nie chodzi o pieniądze same w sobie, chodzi perspektywicznie, ale w niedalekiej, realnej perspektywie. Chodzi o wrogie przejęcie polskiej państwowości.
Chodzi o wrogie przejęcie polskiego terytorium, także podkarpackiego. Niechaj nikt na Podkarpaciu się nie łudzi, że to się rozgrywa gdzieś za górami, za lasami, w Warszawie, w Waszyngtonie, w Tel Awiwie. Nie. Przyjdą po nas. Także i tutaj przyjdą po nas. A kto przyjdzie? Naród polski w dalszym ciągu nie zdaje sobie sprawy, z kim ma do czynienia. Naród polski nie zdaje sobie sprawy, z kim ma do czynienia. Troszkę naród polski rozumie, inne narody europejskie rozumieją, chociaż dalej pozostają bezradne wobec wyzwania islamu. Ale rozumieją na przykład, że jest taki mały problem, że gdzie Mahometanie pobudują meczet, tam już są u siebie na swoim i byłoby z ich punktu widzenia niedopuszczalne, grzeszne odpuszczenie, tak? tej piędzi ziemi. I to w odniesieniu do Mahometan Polacy troszkę tego liznęli, troszkę rozumieją, że to jest coś, czego nie da się pogodzić z interesem narodowym i racją stanu. Otóż Żydzi to samo, tylko że do potęgi. Islam jest wersją uproszczoną, jest takim modelem prostym jak cepl. Tak? Judaizm talmudyczny ze świecką wersją dla świeckich bezbożników, to jest z religią Holokaustu, to jest sprawa nieco bardziej zakamuflowana, mniej szczera. Tak? Islamiści, terroryści są bardziej otwarci w swoich działaniach. Ale co do celów ostatecznych, nie należy się łudzić. Więc nie myśmy to wybrali, ten czas i miejsce bitwy, ale ona się toczy. I wprawdzie pewnie wolelibyśmy, ja na przykład mówię za siebie, wolałbym, żeby ktoś inny znacznie lepiej, sprawniej te rzeczy za nas załatwiał, no ale padło na nas. Jest czas wyborów, to jest fundamentalny wybór. Co do życia, co do majątności, co do możliwości kultywowania własnych tradycji, bo nie myślcie Państwo, że reglamentacja dostępu do tradycji, ona się ograniczy do próchnickich judaszków. Próchnicki judasz jest takim probierzem, jest to narzędzie tresury. A jak już tresura się powiedzie, jak się złamie tubylców, no to wtedy już właśnie, już wszystko będzie można. Mamy na terytorium Polski ośrodki cudzej suwerenności. Mamy ośrodek POLIN w Warszawie, mamy Międzynarodową Radę Oświęcimską. O, pan Stola zostaje na następną kadencję dyrektorem ośrodka POLIN. W ramach dobrej zmiany, bo to przecież minister Gliński tutaj ma moc nominowania. Zresztą pani Engelking-Boni, rasistka, jest dalej szefową Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i tak dalej, i tak dalej. A na rzeszowskim lotnisku, jak lądują hasydzi w drodze do Leżajska, to służby izraelskie przejmują to lotnisko. Są u siebie. Mają takie same identyfikatory i klucze dostępu. I nie tylko na lotnisku rzeszowskim, ale też i w Balicach, ale też i w Warszawie były opisywane zresztą epizody przejmowania lotniska łącznie z wieżą kontroli lotów przez służby obcego państwa. A u władzy mamy ludzi, którzy szli do tej władzy pod sztandary prawdy o Smoleńsku, ujawnienia aneksu do raportu o likwidacji USI, z gromkimi słowami o obronie polskich dzieci przed zboczeńcami. No nie, słowa zboczeńcy to przyznaję, oni nie używają, prawda? Bo to już właśnie jest mowa nienawiści. No ale coś tam mówili, prawda, o rodzinie. Ze słowami gromkimi deklaracji o tym, że położy się tamę imigracji. Polska stała się największym importerem imigracji. Na całym kontynencie europejskim myśmy przyjęli statystycznie najwięcej. Właśnie w latach dobrej zmiany. Więc to jest wszystko bez pokrycia. Rok temu w willi Mossadu pod Tel Awiwem
eurodeputowany Poręba, którego billboard tutaj na rogatkach Dukli mijaliśmy razem ze swoim kolegą eurodeputowanym profesorem Legutką w willi Mossadu w Glilad pod Tel Awiwem negocjowali kapitulację w sprawie ustawy o IPN. Oni tam byli w czerwcu, pod koniec czerwca ustawa o IPN została odszczekana, no i w lipcu zakapował ich 10. kanał izraelskiej telewizji, ich, czyli Porębę i Legutkę. Żydzi opowiedzieli, że oni tam właśnie byli jako zaufani emisariusze premiera Morawieckiego. To jest wybór. Wybór, przed którym stoi Podkarpacie. Czy chce dać legitymację sprawowania władzy ludziom, którzy tak ją właśnie sprawują, że nawet jeśli mają do tego, na przykład profesor Legutko, jestem pewien, że ma jakąś rozległą, bardzo mądrą i bardzo patriotyczną teorię do tej zdrady dorobioną. No więc nawet jeśli te teorie mają i jeśli mogą bez kompleksów produkować patriotyczny frazes, no to najwyraźniej w zasadniczych sprawach nie stać ich na to, żeby powiedzieć nie. I tak jest wybór. Czy państwo wyposażycie władzę w Polsce, elitę władzy, w instancję kontrolną? W instancję kontrolną. To jest taki program minimum na te wybory. I jeśli pójdziemy do Brukseli, to jest duża szansa, że dojdziemy też na Wiejską. Więc chociaż sam parlament brukselski jest oczywiście śmiechu wartym teatrem, fikcją, fasadą, no to idziemy tam, rozumiecie państwo, że nie po to, żeby tam upatrywać celów ostatecznych naszego działania politycznego, tylko po to, żeby zapunktować na wiosnę i mieć lepszy punkt wyjścia startu jesień w wyborach do Parlamentu Warszawskiego. Nie prowadzimy kampanii obietnic, nie rozwieszamy gruszek na wierzbach. Gwarantujemy natomiast, że są rzeczy, których my akurat na pewno nigdy nie zrobimy. No właśnie, nie będziemy negocjować polskiego prawa z obcą bezpieką, czy żydowską, czy eskimoską, czy jakąkolwiek inną. Nie będziemy uczestniczyć w produkowaniu, ani też nie podpiszemy żadnych aktów prawnych, które by godziły w suwerenność, życie, wiarę, rodzinę, własność na terytorium Rzeczypospolitej. No, a jak Pan Bóg dopuści, to być może Polska, odzyskawszy powagę swojej państwowości, będzie mogła upominać się o te skarby cywilizacji, skarby ludzkości, dary wspaniałe, także i na szerszą skalę. Tego bym sobie życzył. Czy to jest możliwe? Zdaje się niektórym, że to jest niemożliwe, bo myślą niektórzy, że to, co jest, status quo, jest zabetonowane na wieczność. Że Imperium Amerykańskie, nasz bezalternatywny sojusznik, skoro sobie życzy, żebyśmy byli grzecznie z Żydami, to musimy, bo inaczej Amerykanie się na nas obrażą i będzie tutaj z powrotem Układ Warszawski i RWPG i druga Białoruś i tak dalej. Czasy się zmieniają. Białoruś, proszę państwa, żebyśmy odnotowali, jak bardzo czasy się zmieniają. Białoruś ma od jesieni ubiegłego roku własnego satelitę, wystrzelonego notabene nie z kosmodromu kontrolowanego przez Moskwę, tylko przez Pekin. Tak? Białoruś, która jest na tak krótkiej smyczy, a jednak manewruje pod wiatr historii, na tyle udatnie, żeby armia białoruska miała prawdopodobnie zalążek własnych środków dalekiego rozpoznania strategicznego. Chiny, prezydent chiński Xi był w Europie Zachodniej tej wiosny, zrobił drobne zakupy, zamówił 300 samolotów Airbusa. Gdybyśmy na Podkarpaciu mieli okazję wyprodukować
lewy tylny statecznik do 3 z tych 300 samolotów, to już byłaby prawdopodobnie duża sprawa i dobra zmiana ogłosiłaby, że to są wielkie, dobre zmiany miejsca pracy i w ogóle. Ale prezydent Xi w ogóle już nie zahacza o Polskę, dlatego że w 2016 roku Polacy rozwiali ostatnie złudzenia. Sprawa kanału Śląskiego, który Chińczycy chcieli u nas wykopać za swoje 10 miliardów. Straszna sprawa. Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska pospołu napadły na ten kanał Śląski. I sprawę kanału Śląskiego wyciągnięto z pakietu rozmów z Chińczykami. Prezydent Xi przyjechał, wyjechał. Ogłoszono, że w ramach dobrej zmiany podpisaliśmy wielki kontrakt na sprzedaż jabłek do Chin. I już prezydent Xi tutaj nie zagląda, bo dopóki w Warszawie rządzą amerykańscy, żydowscy lokaje, to tutaj nie ma z kim gadać. Czasy się zmieniają. Nic nie jest wieczne. To, że Żydom tak się spieszy z tym wymuszeniem rozbójniczym, z tą kradzieżą z uchwały, że tak im się spieszy, to jest przesłanka, żeby sądzić, że pewnie lepiej od nas. Wiedzą, że zegar tyka i wkrótce być może będzie trudniej, a może w ogóle będzie niemożliwe takie zachowanie. Dlaczego? No dlatego, że resurs geopolityczny państwa żydowskiego wyczerpał się, demografia ich prześcignęła, problemy surowcowe, zaopatrzenie w wodę i geopolityka, czyli ciężar tego parasola, który trzymają Amerykanie nad swoim sojusznikiem bezcennym, doskwiera. Amerykanie chcieliby przenosić koszta swojej imperialnej, globalnej polityki na tubylców. No i cóż, i w związku z tym liczą to, ile ich kosztuje to, że na przykład wojna z Iranem znów wisi na włosku. No i stąd po stronie Żydów pilna potrzeba zrealizowania planu B, to znaczy pozyskania stałej bazy na stałym lądzie bezpiecznej. I to właśnie tutaj. Ukrainę już mają u stóp, w Rumunii tradycyjnie od wieków, jeszcze w czasach osmańskiej tam dominacji, tam świetnie funkcjonowali. Polska jest najtwardszym orzechem do zgryzienia, jest największym problemem. No i od nas zależy, czy to przeczekamy, czy właśnie, jeśli nawet nie frontalnym kontratakiem, ale samym wkładaniem kika w szprychy, czy skomplikujemy ten kalendarz zdarzeń. Są różne nauczki historyczne. Król Stanisław August niewątpliwie pospieszył się z podpisaniem abdykacji, bo nie trwało od tego aktu dłużej niż 2 lata i Katarzyna Cesarzowa już była na tamtym świecie i wszystko się zmieniło i znowu była koniunktura na Polskę międzynarodowa, więc nie należy się spieszyć. Z podpisywaniem weksli nie należy się spieszyć. Z maszerowaniem na cudze wojny nie należy się spieszyć. I z tego powodu naród polski, państwo polskie potrzebuje instancji kontrolnej, potrzebuje lodołamacza, potrzebuje czołgu ciężkiego, przełamania linii frontu i to właśnie Konfederacja, Korwin, Braun, Leroy, narodowcy, wolnościowcy, prolajferzy i tak dalej, patrioci, budziki pobudkowe. To właśnie bardzo proszę o Państwa głos i jeśli zdecydujecie go oddać 26 maja, to nie zwlekajcie, nie czekajcie do 26 maja. Bardzo proszę, pomnożcie swój głos, pozyskując głosy innych, bliźnich, krewnych, bliższych, dalszych, znajomych, nieznajomych, przyjaciół, nieprzyjaciół. I jeśli tylko wyjdziemy z tarczą z tej kampanii wyborczej, mogę obiecać, że będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Będzie już tylko coraz ciekawie. Bardzo dziękuję za uwagę i proszę o pytania lub uwagi, do których mógłbym się odnieść. Tak? Panie Grzegorzu, chciałem się zapytać. Co pan ma to? Co tam, Łódku? Co to jest?
Startujemy. Niby izolowane grupy łącznie z Parfinamikę, częścią narodową. Ale można powiedzieć, że cały ruch narodowy tego się nie odnosi. I winą nawet nie jest, bo że to popierają. Oni to robią w radykalne grupy i jak przysysają, a te grupy przejmują powoli ludzi. Wermują ich. Już w tej chwili są wyjazdy na obozy szkoleniowe pod Moskwą. Dzisiaj szkoli w walce, zabijaniu, wysadzaniu. Wow. Panie Grzegorzu, niech pan powie, kiedy pan był na obozie pod Moskwą i czy jest pan dobrze przeszkolony w zabijaniu i wysadzaniu? To jest jakaś świeża enuncjacja? No tak. No tak. No proszę państwa, właśnie to jest, można powiedzieć, dodatkowa atrakcja tej kampanii. Trochę śmieszna, trochę straszna. Czy pan się odetchnie? Taka atrakcja tej kampanii, że widać, że idzie nam lepiej niż byśmy sami podejrzewali i w związku z tym po okresie skrzętnego przemilczenia weszliśmy w fazę mordu rytualnego. To znaczy próbuje nam się zadać śmierć cywilną, mam nadzieję, że zaledwie cywilną, przez etykietowanie nas. Jesteśmy rzecz jasna wytykani palcem jako ruska agentura, antysemici, potomkowie morderców, żołnierzy wyklętych. I wiecie państwo, ja nie będę tutaj niczego dementował, odkręcał. Mam do państwa prośbę, właściwie dwie prośby. Jedną taką, zapamiętujcie państwo te głosy, bo to jest historia. To jest historia. Myślę, że ludzie, którzy takie głosy ze siebie wydają, takie rzeczy wygadują, ci ludzie, próbując państwu wmówić, że to właśnie my reprezentujemy tutaj zagrożenie i że przemądra linia polityczna aktualnego układu władzy koniecznie musi być kontynuowana bez żadnych, nie tylko zakłóceń, ale bez żadnych krytycznych uwag. Ci ludzie dopuszczają się takich łajdactw, że oni już nigdy w życiu nam nie wybaczą swojego łajdactwa. To jest taki syndrom stalinowców, zetępowców, że oni już do grobowej deski muszą tłumaczyć, że walczyli z faszystami. Prawda? Każdy normalny Polak, katolik, patriota zostaje prędzej czy później faszystą. Jak się uaktywnia bankowo, zostaje antysemitą. No a zależnie tam od zakrętów historycznych, za PRL-u to mówili, jak ktoś krytykował, prawda? Wieczysty sojusz ze Związkiem Sowieckim, to za PRL-u mówili, ustrój wam się nie podoba, sojusze krytykujecie, to jest woda na młyn odwetowców, chubki i czai z RFL, prawda? Chcielibyście oddać Wrocław i Szczecin Niemcom. No, na każdą krytykę komuny w PRL-u można było coś takiego, czymś takim zarobić. No i teraz to jest lustrze, odbicie w krzywym lustrze, to z czym teraz mamy do czynienia. Zapamiętajcie to państwo, zapamiętajcie. Bo to jest historia. Oczywiście, kiedy to robiła prasa gadzinowa, lewacka, żydowska gazeta dla Polaków, kiedy mnie w 15 roku nazywała faszystą, antysemitą, notabene ostatnio awansowałem. Nie jestem już antysemitą, tylko jestem agresywnym antysemitą. Teraz robią takie rzeczy w ostatniej pięciolatce, robią takie rzeczy, nie tracąc, jak widzę, najlepszego samopoczucia, niezależni, niepokorni, pełniący obowiązki najlepszych patriotów. I to jest pewna ciekawostka. Ja mam nieco dłuższą pamięć historyczną i wiem, co z uczciwymi ludźmi wyrabiali propagandyści obozu czerwonych w okresie przed prowokacją i powstaniem styczniowym. Wiem, co oni wyprawiali z uczciwymi ludźmi, tak, z arcybiskupem Felińskim. Jego właśnie księża diecezjalni, tak?
tak, w rodzaju księdza rewolucjonisty Mikoszowskiego, tam, który pomstował. No, nie mówiąc potem o sztyletnikach Policji Narodowej rzekomo, których część, notabene tak się śmiesznie składa, część wcześniej sługiwała albo była też spokrewniona z funkcjonariuszami na przykład żandarmerii rosyjskiej na terenie Królestwa Polskiego. Tak to było. Moi, bo właśnie a propos potomkowie morderców żołnierzy wyklętych, w rodzinie mojego ojca w latach 40. i 50. wszyscy dorośli mężczyźni siedzieli po więzieniach. I oni właśnie wtedy zostali, byli sadzani do tych więzień, byli sądzeni, prokuratorzy się domagali nawet i kary głównej, jako na kolaborantów hitlerowskich, prawda? Jako na kolaborantów hitlerowskich, na tych uczestników konspiracji antyniemieckiej i urzędników Polskiego Państwa Podziemnego, bo tacy byli w mojej rodzinie. Prokuratorzy sowieccy domagali się kary śmierci za współpracę z Niemcami. No bo kto nie był za tym, żeby się rzucać Armii Czerwonej w objęcia, no to oczywiście współpracował tym samym z Niemcami. No i dzisiaj mamy odbicie tego w krzywym zwierciadle. Mam nadzieję, że więzienie mi jeszcze nie grozi, ani poważniejsze atrakcje, ale Państwo zapamiętajcie, bo to jest ciekawe. No i druga prośba byłaby taka, żebyście Państwo, do czego zachęcam, snując krytyczną refleksję na temat Konfederacji w ogóle i mojego w niej udziału w szczególe, żebyście Państwo tylko tę jedną uprzejmość mi wyrządzili, żeby recenzować to, bodaj najbardziej krytycznie, ale to, co ja rzeczywiście mówię, a nie to, co funkcjonariusze Frontu Ideologicznego mówią, że ja mówię. Bo to naprawdę bardzo często są antypody. To są rzeczy dalece nietożsame. Czy jakieś jeszcze mamy z ostatniej chwili? Newsy? Czy... Proszę bardzo. Ja muszę ze wstydem się przyznać, że w 15 roku też uważałem pana za takiego lekko sfiksowanego antysemita. Ale... Ja nie jestem antysemitą, ja jestem propolskim judeorealistą. Ale takie zdanie mogłem mieć. No? Oczywiście. Tak, ale zdanie moje się zmieniło gdzieś tak właśnie już od końca zeszłego roku i coraz więcej zacząłem oglądać właściwej telewizji, mi się wydaje, czyli telewizji na internecie, najczęściej w realu, media narodowe. Tak pomału, pomału do tego doszło, że byłem nawet w sobotę na marszu. Wow. Tak, brawo. Bardzo, bardzo ciekawie pan się wypowiadał pod ambasadą amerykańską. Mi się to strasznie spodobało, mimo że angielskiego tak no, troszkę człowiek liznął, ale pewne rzeczy można było zrozumieć. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pan jest bliżej tam jakby góry, że tak się wyrażę. Występował tam na trybunie poseł Rzymkowski. I jest jakaś szansa, żeby on, może on jeszcze jakieś osoby przyciągnąłby do Konfederacji, to byłoby mi się wydaje fajne. Proszę pana, jesteśmy otwarci, byle nie na przestrzał, prawda? Czy ja jestem bliżej góry? My na razie chyba, chwała Bogu, jeszcze nie mamy żadnej góry, mamy za to boki rozległe i tył. Mamy zaległości. Góry jeszcze się nie dorobiliśmy, ale proszę pana. Z pełną powagą informuję, że w ciągu tych miesięcy ostatnich, zimowych, wiosennych, zrobiliśmy wspólnie, wszyscy razem i każdy z osobna, koalicjant, konfederat, zrobiliśmy naprawdę bardzo wiele, może nawet wszystko, co się dało zrobić, żeby zaprosić wszystkich ludzi, których
których sami szanujemy do tego przedsięwzięcia. Bardzo różnych ludzi. I z pełną otwartością, byle nie na przestrzał, ja myślę, że możemy taką grę zrobić, że Pan wymieni dowolną ilość autorytetów publicznych, no bardziej prawackich niż lewackich, i Pan wywoła nazwiska, a ja powiem, że rozmawialiśmy z nim, z nią i nie przyjął, nie przyjęła zaproszenia na listy Konfederacji. To jest dość smutne dla mnie doświadczenie. Goryczą no, napełniające. No to właśnie, wie Pan, robotnicy ostatniej godziny, jak wiadomo, też mile widziani. Też mile widziani. Oczywiście teraz to jest bardziej skomplikowana sprawa, chociaż w sumie dość prosta. No, że PiS pompuje Kukiza. Taka jest prosta akcja teraz. Że PiS za wszelką cenę chce wciągnąć, wie Pan, za tyłek tę upadłą formację, chce wciągnąć do Sejmu, a ta formacja z kolei postawiona wobec tego problemu, jakim jest przebudzenie narodu dzięki naszej akcji, naszemu głosowi, ta formacja stara się załatać jakoś tutaj, zaklajstrować dysonans poznawczy, no bo wcześniej oni nic na ten temat nie mówili, tak? A pan przewodniczący tej formacji, no wie pan, w 2015 roku pamiętam, jak odgrywał taką poperetkę, że mówił, dzwonię do Brauna, tak? Dziś dzwonię do Brauna w mediach publicznych, to znaczy reżimowych, zwanych dla zmylenia przeciwnika publicznymi, po czym udzielał wywiadu Gazecie Wyborczej, która go odpytywała na okoliczność mniemanego antysemityzmu w moim przypadku, i ów lider się właśnie rytualnie odcinał. To znaczy mówił, że tu u niego żaden antysemityzm nie przejdzie. No bo to jest właśnie taka retoryka, prawda? To Żydzi tak by chcieli, żeby antysemityzmem urzędowo się nazywało każde votum separatum i każda nieentuzjastyczna opinia, tak? Czy nawet nie opinia, to informacja. Informacja dotycząca historii i aktualnych aspiracji i akcji państwa i diaspory żydowskiej. Tego oni by chcieli. No i właśnie lider tej formacji wpasowywał się w ten trend, to znaczy aportował piłeczki, tak to wtedy komentowałem, wrzucane przez Gazetę Wyborczą. No i w tym kontekście rozumie pan, że to nie my, bo my jesteśmy bez przesądów, my się nie obrażamy, tylko oni mogą mieć pewne organiczne problemy z właśnie wykrztuszeniem pewnych zdań, więc skoro wtedy nie mogli zadzwonić, to czy będą mogli teraz? Nie wiem, ale my się nie obrażamy. My się nie obrażamy na nikogo. Tak. Jeśli mogę, to powiem o pewnej informacji, która się ukazała w internecie. Otóż pokazał się bardzo ciekawy człowiek, który się nazwał Jasiek spod Tatr. I nie wiem, czy pan miał do czynienia z nim. On po prostu wysunął sobie bardzo mądrą, chłopską koncepcję, żeby wysłać zaproszenia do współpracy do wszystkich znanych osobistości w Polsce. I to uczynił. I mówi, że będzie czekał ileś tam dni. To już, panie prezesie, to już nie ze mną. To już myśmy to przerabiali, tak. Już razem to przerabialiśmy w 2015 roku właśnie. Jakieś iluzje wielkich zjednoczeń. Teraz jest wojna. Jesteśmy na wojnie. Jeśli ktoś myśli, że się wojny wygrywa tym, że posadzić koło siebie tam wszystkich ulubionych misiów, tak? W mniemaniu, że oni są tymi generałami, którzy jak siądą razem, to po prostu sama ich wspólna obecność w jednym pomieszczeniu powoduje, że jakaś wzniosła myśl tak wzniosła się zrodzi, że klękajcie narody, i wtedy nic takiego nie było i nie będzie. I nie będzie. Więc tak. Wie pan, żadna tam jedna Polska, żaden Jasiek, to są, ja nie, oczywiście wolna wola, ale moja opinia, nie traćmy czasu na urojenia
które są szkodliwe, na tym etapie są szkodliwe. Właśnie był moment, kiedy trzeba było podejmować decyzję polityczną, iść z nami. Bardzo żałuję, że idziemy w gronie z mojego punktu widzenia niepotrzebnie tak kameralnym i elitarnym. Robiłem, proszę mi wierzyć, wszystko. Wszystko, żeby nie, żeby wie pan, powtykać na listy tutaj moje kadry, tak, zainstalować. Nie, pojmowałem swoją funkcję tutaj jako funkcję usługowo-komunikacyjną. Bardzo chciałem, żeby do Konfederacji zechcieli wejść na prawach pełnej autonomii, jako jej współtwórcy. A była taka możliwość tak, jeszcze w styczniu, jeszcze w lutym. Bardzo chciałem, żeby weszli tutaj różni ludzie, za którymi, nawet jeśli nie ja osobiście, to wiem, że naród tęskni. Naród tęskni za różnymi katolickimi, prawackimi kandydatami z różnych tam poprzednich rozdań, nawet jeszcze z lat 90. Kolędowałem po kandydatach w wyborach prezydenckich, zapraszałem, namawiałem, kolędowałem po środowiskach katolickich, ze szczególnym uwzględnieniem, nie ukrywam, tradolskich środowisk. Namawiałem, prosiłem, jeśli nawet, co zrozumiem, panowie redaktorzy, panowie prezesi, nie możecie sami zaszczycić naszych list, bo odpowiadacie za dzieła tak poważne, że nie można ich, że tak powiem, kompromitować takim bezpośrednim zaangażowaniem politycznym. Nawet jeśli tak, wydelegujcie panowie, bo to na ogół są panowie, wydelegujcie jakichś waszych kandydatów, których ja postaram się namówić koalicjantów, żeby zaakceptowali ich akces na listy, żebyście wy mieli swojego kandydata z naszych list. Wie pan, ja szczerze mówiąc, no to aż niepoprawna naiwność, bo w polityce się w ogóle nie składa takich ofer, prawda? Tak wielkoduszno. Tak, tak. No i dlatego, proszę pana, mówię, idę do tych wyborów właśnie po tej kampanii zimowo-wiosennej zapraszania i szeroką ławą prowadzenia, naboru. Idę, proszę pana, odarty z ostatnich złudzeń, pełen nadziei, ale jednocześnie napojony goryczą, tak? Bo ręce mi opadają, jak mi mówią właśnie, zdawało mi się rozsądni ludzie, a na pewno właśnie mający Boga w sercu, ojczyznę w umyśle. I oni mi mówią, no teraz na wiosnę, może nie, może na jesieni. No co, oni nie rozumieją, że kto teraz nie poszedł na wiosnę, tego przy najlepszych moich chęciach nie będę w stanie pod jesień reaktywować. Tak? Są momenty, w których się podejmuje decyzję polityczną. Ta decyzja nie została przez wielu ludzi podjęta. Bardzo mi przykro, żałuję. Ale dlatego też, wie pan, kompletnie już nie jestem głuchy na apele o to, żeby gdzieś jechać i się zjednoczyć z kimś. To już, przepraszam, mamy to za sobą, trzeba było wyczuć moment, chwilę dziejową. Kto jej nie wyczuł, trudno. To już w następnym życiu, bo wie pan, zdaje mi się, że niektórzy z tych ludzi domyślą, że będziemy żyli po 3 razy i za każdym razem co najmniej 300 lat. Tak? Ja obawiam się, że może być zupełnie inaczej i z ostrożności procesowej uważam, że trzeba teraz działać. Że teraz trzeba coś. A oni czekają na sytuację idealną. Może ba, nawet myślą, że mnie się zdaje, że ta sytuacja jest idealna. Nie, jestem najlepiej poinformowany, jak dalece nieidealna i niekomfortowa jest nasza sytuacja, jak wielki jest niedostatek właśnie też rąk do pracy, narzędzi komunikacji, mediów. Cieszę się, że są te media i że właśnie na pana przykładzie widzimy, jak bezcenną rolę odgrywają, ale to jest nie dosyć, więc... Ta telewizja po prostu milczy. No właśnie. Na temat marszu w sobotę nie było nic. Proszę... Że w niedzielę coś tam po prostu na południe... Proszę to zapamiętać, że nie było nic, bo to my jeszcze przed końcem tej kampanii, dzisiaj namawiałem kolegów na taki event w Warszawie dzisiaj, w południe,
namawiałem, żebyśmy może jeszcze przed końcem tej kampanii rozdali, przyznali wyróżnienia. Laur Goebbelsa Urbana w konkurencji drużynowej bezapelacyjnie wygrywa redakcja gazety zwanej Uzurpatorsko-Polską, to bez wątpienia. No a tam srebrne i ex aequo indywidualne, to moglibyśmy się zastanawiać. Myślę, że pani Ogórek jest mocnym kandydatem, myślę, że też znalazłoby się sporo innych. Myślę, że tak, trzeba się troszkę roześmiać, ale jednak jako człowiek o zacięciu takim historycznym, filologicznym, namawiam, żeby zapamiętywać, może nawet ktoś się zanotuje w pamiętniczku, bo to są rzeczy, które potem nie uwierzą ludzie. Oni nie uwierzą, że mogło być. Jak jechałem do Warszawy w sobotę, to radio, zwane dla zmylenia przeciwnika publicznym, polskim, w programie pierwszym w południe nadawało w wiadomościach, jakie ważne wydarzenia czekają nas tego dnia. I wiecie, o czym było? O tym, że w Lyonie i innych francuskich miastach 27 tydzień już demonstrują żółte kamizelki i właśnie ruszą tego. No, to jest. A potem w wiadomościach wieczornych było, że jedna chińska solistka arię Halki śpiewa po polsku. To było w wiadomościach wieczornych, w tym samym programie. A nie było słowa o naszej manifestacji. A z kolei radio gadzinowe Rynsztok FM, tam przy Gazecie Wyborczej afiliowane, też zasługuje na wyróżnienie, ponieważ o naszym marszu doniosło, że zgromadził on kilkaset osób, podkreślam kilkaset. Wszyscy, którzy byli, a którzy nie byli, no mogą przeczytać, że naście czy może nawet 20 tysięcy uczestników to są dość wyważone rachunki, więc radio Tok FM donosi, że było kilkaset osób i ilustruje tego kłamliwego newsa, ilustruje fotografią pustej perspektywy Alei Ujazdowskiej w Warszawie. Tak. Panie Grzegorzu, czy w związku z tym, że był pan pierwszą osobą w historii tego kraju, reprezentując zarząd najwyższy prezydent, powiedział cokolwiek na temat tych roszczeń eskimowskich? Na bezrydziu i na tym panu zwrócił honor. Pan w ogóle coś na ten temat usłyszał. No bo to, że pierwszą osobą, która na temat w ogóle zaczęła wspominać, pan redaktor Michalkiewicz, ale pan redaktor Michalkiewicz tak wysoko, to niewiadomo. A pan w historii tego kraju był pierwszą osobą, która powiedziała publicznie. I czy były osoby, które pan w jakikolwiek sposób podały rękę i powiedziały, no. Z wyższych sfer może nie, ale ja w tej tak chwili, jak, rękę to mogę tak, później podać. Tak, jak. To okazało, że to jest zupełnie inny człowiek. To szanowni, to bo się. Pan Winnicki dopiero później, jak zaczął na temat mówić, jak się zaczęły kwestie ustawy 447. Natomiast jeśli chodzi o pana, pan był pierwszy. To się często zdarza w takich właśnie sytuacjach na spotkaniu. To się zdarza często i zapewniam Państwa, że nie mogę się uskarżać, że w realu nie spotykam się z hejtem. Insynuacje, oszczerstwa tylko w mediach, a obelgi tylko anonimowo w sieci. Może to się zmieni jakoś radykalnie, ale proszę Państwa, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś w realu bluznął na mnie, tak jak to się zdarza w sieci na co dzień. Znaczy, w sieci zresztą też myślę, że jest w sumie ta statystyka nie wygląda najgorzej, ale w realu jest naprawdę sympatycznie. Czym się dzielę, żebyście Państwo wiedzieli, że właśnie przejście na drugą stronę lustra nie skutkuje jakimś znalezieniem się w opresji. Tak? Ja nie odczuwam takiej opresji. A co do prawda, tej chronologii zdarzeń, no ja się bardzo cieszę, że teraz to jest jasne. Bardzo się cieszę, że teraz jest dosyć powszechna otwarcia oczu na początek szeroko ze zdumienia. Co to Żydzi na nas wygadują, prawda? W zeszłym roku, na początku. To zbawienna terapia.
Zbawienna terapia, bo ludzie naprawdę sobie nie zdawali sprawy z tego, jak nienawistnej, perfidnej kampanii jesteśmy obiektem na skalę światową. Oczywiście, żeby nie było wesoło, to dzielę się przekonaniem, że zwiększyło się, podniosło się wydatnie ryzyko prowokacji. Ryzyko, przepraszam, krwawej prowokacji w Polsce z udziałem Polaków. Właśnie dlatego, że efekt wybudzenia się narodu jest tak wyrazisty, no to Żydzi naprawdę bardzo są w potrzebie teraz dostarczenia dowodów widomych, spektakularnych na to, że z tymi Polakami to naprawdę jest tak strasznie, jak o tym oni wcześniej opowiadali. Że to naprawdę są krwiożerczy potomkowie morderców i rabusiów. I tego się już nie da osiągnąć aferą o Judasza Prudnickiego. Tego się nie da osiągnąć byle czym. To można osiągnąć tylko za pomocą krwawej plamy na ulicy. I módlmy się, żeby ten efekt nie nastąpił. Do tego potrzebny jest jakiś pogrom rzeszowski, pogrom kielecki 2. To jest do tego potrzebne. Niestety wiemy, że mafie, służby i loże mają tutaj pełną swobodę działania. Skoro na lotnisku w Rzeszowie izraelskie służby są u siebie, to gdzie jeszcze nie są u siebie? Jeśli wybuchnie wojna z Iranem, no to wtedy sądzę, że to będzie wręcz bankowe. To znaczy, wplątawszy Polakom jedno ramię w tamtą kosiarkę, drugie trzeba wplątać tam ramię czy nogę w wojnę z Ukraińcami o Przemyśl, a jednocześnie trzeba podnieść na wyższy poziom tresurę narodu, to znaczy doprowadzić do właśnie aktu tak strasznego, żeby wszyscy przepraszali i żeby wszyscy się kajali i żeby tym skuteczniej mogła być, to jest dość subtelne, że jednocześnie kampania zniesławień Polaków, a z drugiej strony branie pod włos, to znaczy Tel Awiw, Warszawa, wspólna sprawa, terroryzm globalny, Iran zagraża. Zauważcie, że to jest jakby dwutorowo prowadzone, że trzeba Polaków poprowadzić na tę wojnę po to, żeby byli już zupełnie skrępowani, zbankrutowani, bo jakakolwiek wojna by to nie była, to wojna rodzi tylko długi większe, a nic innego. Więc to są moje czarne scenariusze. Sądzę, że można, może nie zapobiegać, ale można komplikować czarne scenariusze, mówiąc o nich zawczasu, bo wtedy no, przynajmniej przez najbliższy tydzień jakby coś takiego odpalili, to będzie głupio. Już od przyszłego wtorku ludzie zapomną, że się o tym mówiło, więc można z powrotem, ale dlatego nie podporządkowuję się w tej mierze wymogom kampanii wyborczej, która generalnie wymaga tego, żeby nie mówić o złych rzeczach i obiecywać, że wszystko będzie dobrze. Prawda? Właśnie dlatego, że nie wszystko musi być tak dobrze, państwo polskie, patrz wyżej, potrzebuje instancji przynajmniej kontrolnych. Przynajmniej tego, żebyśmy się po 10 latach nie dowiadywali z WikiLeaks, o czym Kaczyński rozmawiał z ambasadorem Asze. Przynajmniej takiej instancji kontrolnej, żeby Poręba z Legutką nie mogli konspirować w willi Mossadu pod Tel Awiwem. Żebyśmy nie czekali, aż ktoś tam panu redaktorowi Michalkiewiczowi przekaże notatkę z jesiennej rozmowy. Prawda? Żeby tego nie było. Żebyśmy przynajmniej, jak mamy poznawać złe wiadomości, to żebyśmy poznawali z pierwszej ręki. W ramach historii, że po prostu takie zakony, to musi być, to nie jest w ogóle przekonane, to jest olbrzymi problem, tak mówię, to jest mnóstwo tematów, ale... Pan się orientuje, że ja robię, poza wszystkim, to robimy film Wieczwał 1877. Robimy taki film, powstała książeczka jako skromny zwiastun. To są wnioski artystyczno-historyczne. Oczywiście teraz to tak nam... Ta akcja polityczna komplikuje produkcję filmową, ale większość zdjęć już za nami. A wniosek polityczno-ideowy wyciągnięty z zainteresowań Wieczwałtem
to jest Konfederacja Hirschfaldzka. Zanim powstała Konfederacja Korwin-Braun-Leroy i Narodowcy, a uchylę rąbka tajemnicy, wcale nie nalegałem, żeby to się nazywało Konfederacją, to pół roku wcześniej, w czerwcu 2018, podpisaliśmy najpierw kameralne, a potem rosnącym do tysięcy sygnatariuszy przez internet gronie, podpisaliśmy akt Konfederacji Hirschfaldzkiej, do czego i Państwa zachęcam, zapraszam, www.konfederacjahirschfaldzka.pl, strona filmu www.hirschfaldz1877.pl, a ta Konfederacja Hirschfaldzka, no to jest właśnie deklaracja, mówię, podpisaliśmy, bo tam w tym gronie, w pierwszym kręgu sygnatariuszy znaleźli się też przyszli konfederaci z tej Konfederacji Politycznej, z Ruchu Narodowego i z Wolności. No to jest deklaracja właśnie przede wszystkim tego przekonania, że nie ma rozwiązania sprawy polskiej poza tym paradygmatem katolickim, prawda? Bez zaangażowania w sprawę polską osób świętych i najświętszych nie możemy liczyć na pomyślny rozwój. Czy Boga? Ludzie są tylko przekaźnikami. Boga, osób świętych i najświętszych. Proszę Pana, jest Pan Bóg. W trzech osobach jedyny, Matka Najświętsza, prawda? I są święci. I są święci i błogosławieni, którzy nie są wszechwiedzący, bo są ludźmi. W niebie, ale ludźmi. No i w związku z tym trzeba ich konkretnie prosić. Trzeba ich konkretnie prosić. Pan Bóg jest wszechwiedzący. A polskich świętych i błogosławionych trzeba prosić. A poza tym mamy też na tamtym świecie nie tylko tych świętych i błogosławionych, że tak powiem, zadekretowanych, ale mamy też legiony całe, także i naszych bliskich, ojców i pradziadów, co do których możemy zasadnie podejrzewać, że będąc na pewno lepszymi o niebo od nas, mogą być gdzieś bliżej podnóżka tronu Bożego i w związku z tym ich też możemy prosić o wstawiennictwo. Mówiąc krótko, taką próbuję tutaj sformułować myśl, że jeśli jest nas mało na tym świecie, bo jest nas nie za wiele i się jeszcze zwijamy, demograficznie się Polska kończy, bez żadnej wojny, bez wystrzału, ubywa nas. No, ale póki co jeszcze jest armia duchów i ciał, tak? I ciał w przyszłości, na tamtym świecie. I trzeba, że tak powiem, alarmować tę armię. I trzeba się liczyć na nią. I trzeba prosić, żeby święty Andrzej Bobola i inni, żeby raczyli w sprawie Polski działać, bo oni na to czekają. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.